Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A naszym gościem jest ksiądz prałat Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, a teraz procesu beatyfikacyjnego rodziców naszego papieża. Szczęść Boże, rzeczywiście można powiedzieć, że jestem częściowo emerytowanym postulatorem, bo proces Jana Pawła II zakończony, a więc ten rozdział mojego życia niejako jest zamknięty, chociaż faktycznie kontynuacją tego wątku wojtyliańskiego jest przekazanie mi mandatu w procesie beatyfikacyjnym rodziców Jana Pawła II. Muszę powiedzieć, że przygoda, która z całą pewnością wpisała się w moje życie, nie sądziłem, że będzie miała właśnie taką kontynuację, ale jestem bardzo szczęśliwy, że mogę również pracować nad tą sprawą, bo praca przy procesie Jana Pawła II była dla mnie tak wielką, wspaniałą przygodą, tak wielkim ubogaceniem, że teraz mam świadomość, że dar, który otrzymałem właśnie poprzez ten proces, mogę niejako spłacać, pracując przy procesie rodziców. Na jakim etapie właśnie jest, jak już mówimy, o procesie beatyfikacyjnym rodziców Karola Wojtyły? Ten proces ma charakter historyczny, to znaczy większość świadków, zdecydowana większość świadków, to są świadkowie jedynie de auditu, to znaczy tacy, którzy słyszeli o rodzinie państwa Wojtyłów. Jest to proces, który w tej chwili jest jeszcze na etapie diecezjalnym. Właściwie większość świadectw w Polsce została zebrana i Trybunał w tej chwili pracuje jeszcze ze świadkami, którzy mieszkają poza granicami Polski. Świadkowie w takim procesie historycznym są przede wszystkim cenni z uwagi na udowodnienie i poświadczenie istnienia tak zwanej opinii świętości. W procesie historycznym to właśnie świadkowie, którzy są wzywani, mają ukazać aktualność przesłania kandydatów do chwały ołtarzy, a także pokazać, że cieszą się oni wśród ludu Bożego tak wielką estymą, że przez ich wstawiennictwa zanoszone są modlitwy do Boga o charakterze prywatnym, bo tylko taki kult prywatny jest dozwolony. Także w tej chwili jeszcze jesteśmy na etapie właśnie diecezjalnym. Po zebraniu wszystkich świadectw, zebraniu także materiałów, które opracowuje komisja historyczna, cały proces diecezjalny zostanie zamknięty, a wszystkie akta zostaną przekazane do kongregacji dykasterii do spraw świętych w Rzymie, po to, aby tam opracować je merytorycznie i aby w następstwie tej pracy można było przedstawić odpowiednim organom Stolicy Świętej tak zwaną positio, czyli udowodnienie heroiczności cnót, aktualności przesłania eklezjalnego i żywej obecności właśnie tej opinii świętości. I w zależności od tego, jak zostanie ta praca oceniona, będzie można myśleć o następnych etapach. Jak daleko albo jak blisko jest do tego, żeby właśnie rodzice świętego Jana Pawła II byli beatyfikowani? W każdym procesie, poza procesem dotyczącym męczeństwa, niezbędne jest poza udowodnieniem heroiczności cnót, także pieczęć Boża, potwierdzenie ze strony Boga, że te nasze studia, prace, wysiłki, one mają odzwierciedlenie w rzeczywistości nadprzyrodzonej. Taką pieczęcią Bożą jest cud, który może się dokonać i powinien się dokonać przez stawiennictwo sług Bożych. A więc w takim procesie właściwie tempo pracy jest zdeterminowane z jednej strony przez sposób, w jaki prowadzony jest proces, opracowywane są dokumenty, ale nie można iść dalej bez właśnie tego przypieczętowania ze strony niebios za pośrednictwem cudu. I to właściwie ten cud wyznacza jak gdyby taki ten rytm pracy. O samym świętym Janie Pawle II chciałem porozmawiać, bo ksiądz miał okazję go poznać jeszcze za życia, prawda? Tak, rzeczywiście. Ja przebywałem w Rzymie od 1985 roku. Miałem to szczęście, że no właśnie większość mojego kapłańskiego życia i dużą część mojej formacji do kapłaństwa przeżyłem właśnie w Rzymie za czasów pontyfikatu Jana Pawła II.
także fakt przebywania w Rzymie, uczestnictwa w życiu kościoła diecezji rzymskiej stwarzał wiele okazji do tego, aby rzeczywiście spotkać się z Ojcem Świętym, czy to podczas liturgii, czy podczas różnego rodzaju spotkań, które były organizowane z Janem Pawłem II właśnie jako biskupem Rzymu. To, co jest taką, co było taką głęboką rysą, nie rysą, elementem, który charakteryzował właśnie osobowość Jana Pawła II, była świadomość bycia biskupem Rzymu, bo to właśnie jako biskup Rzymu jest papieżem. I on przeżywał bardzo, bardzo głęboko tę tożsamość biskupa diecezji rzymskiej, a więc te jego relacje zarówno z parafiami, z instytucjami diecezji rzymskiej, z miastem, z kapłanami, którzy pracowali tam na terenie Rzymu, one były bardzo żywe. Tak samo on, jak miał bardzo żywe te kontakty w czasie, kiedy był tutaj arcybiskupem Krakowa, metropolitą krakowskim, kiedy przeżywał właśnie tę swoją tożsamość biskupią w relacjach z wiernymi Kościoła krakowskiego. O tym oczywiście już się wiele bądź wszystko napisało, powiedziało, ale chciałem też zapytać o osobiste doświadczenia księdza. Jakim człowiekiem był Jan Paweł II? To, co uderzało przy spotkaniu z Janem Pawłem II, to była jego zdolność wejścia w relację z człowiekiem, którego miał koło siebie, przed sobą. To było autentyczne zainteresowanie tym, z kim rozmawiał. Chociaż była to tylko chwila, ale człowiek miał świadomość, że ta chwila była ważna dla mnie, a on również stwarzał wrażenie, że i dla niego ta chwila była bardzo ważna. Także te spotkania z Janem Pawłem II, one zawsze były czymś bardzo głębokim, czymś dotykającym, czymś, co wpisywało się głęboko w pamięć. Także to jest pierwszy aspekt, ta autentyczność relacji, którą potrafił stworzyć z drugim człowiekiem. Jego zdolność słuchania, jego zdolność empatii, jego zdolność budowania relacji, które byłyby relacjami twórczymi, które coś mogło wnieść w życie. Ale to, co później uderzyło mnie już w czasie trwania procesu beatyfikacyjnego, to był aspekt autentyczności jego życia. Wielokrotnie pytano mnie o to, co nadzwyczajnego proces wyłonił, jakie elementy jego życia, które były do tej pory nieznane, wyszły na jaw w czasie trwania tego procesu. Oczywiście proces był prowadzony w taki sposób, aby były ukazane wszystkie aspekty i wszystkie te elementy, które są przewidziane przez prawo kanoniczne. Wśród nich jest właśnie także osobowość, życie, ta struktura duchowa, ale to, co uderza właśnie w tej postawie i postaci Jana Pawła II, jest integralność, jest prawda. Tam nie ma podwójnego życia, tam nie ma rzeczywistości, która by była rzeczywistością na pokaz medialną, pokazywaną podczas publicznych wystąpień i rzeczywistością, którą on przeżywał w swoim wnętrzu, w swoim życiu prywatnym. To był zawsze ten sam człowiek, człowiek żyjący prawdą. To był człowiek, który był całkowicie człowiekiem oddanym Bogu i jego sprawom, który całe swoje życie poświęcił dla dobra Kościoła, dla niesienia Ewangelii, każdemu człowiekowi, w którym widział obraz i podobieństwo Boga. To była chyba ta tajemnica spotkania Jana Pawła II z drugim człowiekiem, że ta głęboka relacja, jaką przeżywał z Bogiem, pozwalała mu dostrzec i kontemplować obraz, podobieństwo Boga z każdym człowiekiem, którego miał przed sobą. Stąd ta właśnie zdolność zatrzymania, pragnienie wsłuchania, budowanie relacji, empatia, szacunek, uznanie dla godności. To wszystko, co ksiądz mówi, tak słucham i jedyne dwa słowa, które przychodzą mi na myśl, jako podsumowanie tego wszystkiego, to santo subito faktycznie ksiądz tego doświadczył osobiście i podczas potem też procesu? Ja powiem tylko tyle, że byłem na placu świętego Piotra w chwili, kiedy umarł papież. Pamiętam tę chwilę zadumy, ciszy, potem aplauz i potem zaproszenie do modlitwy za jego duszę ze strony kardynała Sandriego, który ogłosił odejście Jana Pawła do domu ojca. I pamiętam to, co ja przeżywałem w moim sercu. A jak później miałem okazję doświadczyć także wiele innych osób, które tam było, ja nie potrafiłem modlić się za duszę Jana Pawła II. Dla mnie to było tak oczywiste, że ten człowiek jest święty, że poszedł do nieba, że jedyną modlitwę, jaką mogłem zanosić i jaką zanosiłem w tamtej chwili, to była modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II, który teraz, stojąc przed Bogiem, może być skutecznym orędownikiem w wielu sprawach. Ja, spotykając Jana Pawła II, miałem tę świadomość, że stoję przed świętym. I to nie była tylko moje doświadczenie. Wiele osób, które znam, które poznałem, które miały kontakt z Ojcem Świętym, doświadczały właśnie tej samej
aury świętości. Ten krzyk ludu Bożego, Santo Subito, był niczym innym jak potwierdzeniem tego, co ja sam osobiście przeżywałem w czasie mojego życia i co potem miałem okazję potwierdzić także pracując przy procesie Jana Pawła II. A tymczasem musimy się teraz mierzyć z takim trudnym tematem, bo z jednej strony mamy piękne świadectwo osoby, która osobiście poznała Jana Pawła II, a w tej chwili, no, trzeba powiedzieć, niestety trwa dość duża nagonka na osobę Jana Pawła II w kontekście też pedofilii w kościele, ale nawet abstrahując od tego, sam byłem bardzo zaskoczony, kiedy przypadkowo przychodząc koło koncertu młodzieżowego jakiejś muzyki, nie wiem, to była muzyka rockowa, punkowa, o 21:37 ci ludzie zaczęli śpiewać Barkę. Nie wiem, jakie były ich intencje, może źle to odczytuję, ale wyglądało mi to tak, jakby to było prześmiewcze i są inne elementy też wśród młodych ludzi teraz, że nawet jeżeli nie jest to negowanie świętości, to jest wyśmiewanie osoby Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. Trudno w takim krótkim wywiadzie wchodzić w meritum kwestii, które są podejmowane. Mogę tylko powiedzieć, że proces był prowadzony w sposób rzetelny i nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że te elementy, które zostały zebrane w czasie trwania procesu, całkowicie pokazują wielkość Jana Pawła II i brak jakiegokolwiek zaangażowania czy uczestnictwa w jakimkolwiek procederze, który mógłby w jakiś sposób kłaść się cieniem na jego świętość. Tak jak mówię, nie chcę wchodzić w tej chwili w szczegóły, bo to wymagałoby bardziej merytorycznej i pogłębionej dyskusji. To, co mogę powiedzieć, odpowiadając na Pana pytanie, to jest od samego początku trwania tego procesu miałem bardzo wyraźne przeświadczenie i doświadczenie, że jest to proces, który jest bardzo niewygodny wrogowi Boga. W tej chwili to, co się dzieje, mam świadomość, że jest to kontynuacja tej walki, walki dobra ze złem. Jan Paweł II był wyzwaniem dla zła. Był człowiekiem całkowicie Bożym, oddanym Bogu i Ewangelii. Dlatego był bardzo źle widziany przez wroga Boga. I tak jak mówię, w czasie trwania tego procesu wielokrotnie miałem okazję doświadczyć tego zmagania się między dobrem a złem. Ja jestem przekonany, że to, co się dzieje w tej chwili, jest kontynuacją tej walki. I niestety to, co się dzieje w tej chwili, jest taką typową walką o duszę młodego pokolenia. Uderz w pasterza, a owce się rozejdą. Próbuje się uderzyć tego pasterza, aby oddalić młodych ludzi od Boga, pozbawiając ich autorytetów, punktów odniesienia dla tych, którzy nieśli ze sobą wartości, którzy budowali i proponowali cywilizację dobra, piękna i miłości. I dlatego trzeba koniecznie podkreślać piękno, autentyczność, świętość przesłania Jana Pawła II, który może, powinien i musi pozostać punktem odniesienia dla nas, bo był to ogromny, wielki dar dla Kościoła powszechnego, ale także dla nas w Polsce. Czasami, kiedy patrzę na tę rzeczywistość, która nas tutaj otacza, tę nieżyczliwość, która pojawia się w odniesieniu do Ojca Świętego, zło, które używa narzędzi półprawd, mistyfikacji, nierzetelności, jest mi niezwykle przykro. I przypomina się niestety, ale to, co w naszej historii tak często powtarzało się i co staje się jakimś takim przekleństwem. Ów chocholi taniec z Wyspiańskiego. Miałeś, chamie, złoty róg, ostał ci się ino sznur. Oby nie było taki z Janem Pawłem II. Jak podejść do tych ataków, do tej nagonki, bo tutaj oczywiście osoba Jana Pawła II również na Sądecczyźnie jest bardzo bliska, jesteśmy w Starosądeckim Centrum Opoka, nieopodal ołtarza papieskiego, gdzie w 1999 roku Jan Paweł II tutaj był. Jest dużo tych śladów, też powstała kilka lat temu w Nowym Sączu parafia świętego Jana Pawła II. Jak podejść właśnie do takich ataków i tych różnych aktów prześmiewczych wśród szczególnie młodych ludzi w kierunku Jana Pawła II? Jak my tutaj, osoby wierzące, powinniśmy sobie z tym poradzić? Ja myślę, że jest to wielkie zobowiązanie dla każdego z nas, którzy wierzymy, ufamy, którzy mamy zaufanie, aby pogłębić naszą znajomość życia, działalności, świętości Jana Pawła II. Pozostawił nam wielkie, wielkie przesłanie. On sam ukazywał w świętości prawdziwą odpowiedź na prowokację zła, nienawiści, prowokację szatana. Mówił o tym w dokumentach na rozpoczynające się nowe tysiąclecie. I to właśnie w świętości ukazywał
autentyczny oręż człowieka wierzącego, chrześcijanina, wobec zła i fałszu, który go otacza. Dlatego, tak jak mówię, z jednej strony poznanie Jana Pawła II, zrozumienie jego myśli przesłania, a z drugiej strony przekładane na język codziennych wyborów właśnie prawdy ewangelicznej w ten sposób, aby to świętość, nasza świętość, chrześcijan, była odpowiedzią wobec zła. To jest ewangeliczne. Nie stawiajcie oporu złu złem, ale zwyciężajcie dobrem. Tego uczył nas Jan Paweł II. I on właśnie wskazał świętość osobistą jako odpowiedź na wyzwania świata. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz prałat Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego oraz kanonizacyjnego świętego Jana Pawła II oraz postulator procesu beatyfikacyjnego rodziców Jana Pawła II. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.